Fatalny sygnał z Niemiec. Szaleją ceny na giełdach energii. Inwestycje w energetykę albo drogi prąd od sąsiadów. Zbliża się fala upadłości. A na koniec w ramach ciekawostki dnia małpy z Japonii. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam szanownych Państwa bardzo, bardzo serdecznie i zanim zaczniemy, chciałbym Was zaprosić na nasze sondy uliczne na kanale Co Mówią, chociażby te, które ostatnio zaczęliśmy wykonywać na Pradze Południe w Warszawie, ponieważ pisaliście, że w centrum to tacy odklejeńcy, no to poszliśmy do ludzi odklejonych w drugą stronę i pytamy tam głównie seniorów, którzy mają zdecydowanie inną opinię niż młodzież z centrum stolicy. Zapytaliśmy się ich ostatnio, czy pogodzili się, czy wybaczyliby PiS te wysokie ceny, jakie obecnie możemy zaobserwować w polskich sklepach czy na straganach. Robiliśmy to na bazarze. No i naprawdę się ludzie tam odpalili. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Tutaj macie link do tej sondy. Link również w opisie, jak i przypiętym komentarzu. A my lecimy z pierwszym tematem. But retail groups are also pleading with the public to stop, saying stockpiling isn't necessary because Germany's food supplies are stable. Indeks IFO jest uznawany za najbardziej wiarygodne źródło informacji o kondycji niemieckiej gospodarki. Najnowszy odczyt tego wskaźnika nie pozostawia złudzeń. Nasz największy partner handlowy znajduje się na skraju recesji. Tak złych nastrojów nie było za Odrą od załamania spowodowanego wirusem. IFO nurkuje do poziomów sugerujących dramat podobny jak pandemii, komentuje Kamil Sobolewski, główny ekonomista pracodawców Rzeczpospolitej. Instytut wskazuje na fatalną sytuację w sektorze usług i zbyt wysokie ceny energii, które mogą prowadzić niemiecką gospodarkę ku recesji. Firmy spodziewają się znacznego pogorszenia koniunktury w nadchodzących miesiącach, przy czym pesymizm jest szczególnie widoczny w sektorze przetwórczym, gdzie odczyt zatrzymał się na poziomie minus 7,1 punkta w lipcu wobec odczytu 0 w czerwcu. Niemcy najbardziej obawiają się tego, o czym mówi się już od tygodni. Kryzysu gazowego wywołanego szantażem Putina. Przed weekendem Olaf Scholz musiał przerwać urlop, by ogłosić plan ratunkowy dla największego w Niemczech importera gazu, firmy Uniper. Przez kryzys gazowy gigant potrzebuje pomocy państwa, inaczej groziłaby mu upadłość. W ramach planu rząd przejmuje około 30% udziału w firmie, choć nie uchroni to odbiorców przed podwyżkami cen. Nie ma obecnie ekonomisty, który nie spodziewałby się ostrego spowolnienia koniunktury również nad Wisłą. Zresztą już je widać w danych z twardej gospodarki. Przemysł na przykład zaczął hamować, a wzrost płac jest już drugi miesiąc z rzędu niższy niż inflacja, co oznacza, że realnie nasze zarobki się kurczą. But the longer term impacts may still be to come. Ukraine is a major exporter of several bulk commodities. No i tak realnie to, co się dzieje obecnie w Niemczech, można odkreślić praktycznie jednym słowem. Panika. Takiego kryzysu nie mieli przecież od dziesięcioleci. Nawet to, co wywołał wirus, czy też reakcja na to, co, na to, czym był wirus, reakcja rządu, bo przecież tak naprawdę nie musiało się dziać to, co się działo, ale to nawet nie było w stanie się równać z tym, co się dzieje teraz. 48% Niemców stwierdziło, że ich największym zmartwieniem w tej chwili jest inflacja. Strach przed wojną wskazało zaledwie 24% ankietowanych. Jeśli więc sytuacja gospodarcza będzie się pogarszać, należy spodziewać się protestów. A protesty w Niemczech, w kraju, który jeszcze kilka miesięcy temu określany był jako największa i najstabilniejsza gospodarka Europy, doprowadzą do ogólnoeuropejskiego chaosu. Przecież jeśli tam będzie fala protestów, a to jest tuż za naszą granicą i nam, Polakom, wydaje się w dalszym ciągu, że oni mają znacznie lepiej, że im się dużo fajniej wiedzie i to oni trzymają nas za jaja, a zaraz się okaże, że wcale tak nie jest i Niemcom też jest źle, to zaczniemy dostrzegać to, co się dzieje u nas i pewnie będziemy chcieli do tego dołączyć jako naród. Ale ta panika już się zaczęła. Ludzie masowo wykupują drewno opałowe i piece. Firmy rozkładają ręce i informują zdesperowanych klientów, że czas oczekiwania na montaż wydłużył się nawet do roku. Na samą ofertę czeka się średnio 3 miesiące, mówią Niemcy. I zastanawiają się, że w najbliższym czasie, w najbliższym sezonie grzewczym, gaz w ogóle nie będzie płynął, pisze serwis Polsat News. Przypomnijmy, że mamy lato, jest ciepło i ludzie raczej chłodzą mieszkania niż je grzeją, ale jeśli już taka panika jest teraz, to zimą
będzie tylko gorzej. A przyszłość wcale nie maluje się w jasnych barwach również i u nas. Ktoś musi za to zapłacić. Wychodzi na to, że my Polacy. Jakiś wzrost był? Ktoś musi za to zapłacić. Jarusia oczywiście. W obliczu kryzysu energetycznego politycy usiłują okiełznać szalejące ceny energii i surowców. Zbyt daleko posunięte regulacje mogą zabić wolny rynek i odciąć nas od zagranicznych dostawców, ostrzega w rozmowie Piotr Zawistowski, prezes Towarowej Giełdy Energii. Według niego na razie jednak na rynku energetycznym popyt z podażą jest zbilansowany, a w razie deficytu Polska jest dobrze przygotowana do rywalizacji z innymi krajami. Napięcie na rynku energetycznym rośnie. Obawy o przyszłe ceny energii elektrycznej oraz gazu, a także o dostęp do tych surowców spędzają nam sen z powiek. To, co trapi konsumentów, stawia też wyzwania przed podmiotami instytucjonalnymi, które handlują tymi towarami na giełdach. Ryzyko z tym związane odzwierciedlają ceny transakcji na rynku regulowanym. Przykładowo w czerwcu zeszłego roku średnia ważona cena dla kontraktu BASE wynosiła 345 zł na megawattogodzinę. W czerwcu tego roku cena ta przekroczyła 1100 zł. Gdzie jest kres drastycznych podwyżek? Znajdujemy się w czasach olbrzymiej niepewności pod kątem bezpieczeństwa energetycznego wywołanego konfliktem oraz ograniczoną podażą surowców wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej. W przeszłości rynek nie miał tego typu dylematu. Wzrost cen to naturalna reakcja. Ceny energii na rynkach przekładają się na taryfy konsumenckie, które są pod ścisłym nadzorem regulatorów. Niemniej handel pomiędzy profesjonalnymi podmiotami stanowi dla dostawców punkt odniesienia w zakresie kształtowania cen dla klienta detalicznego. Czyli pani nie ma za złe rządowi, że jest inflacja, że jest coraz drożej? To znaczy się nie wiem, gdzie jest może drożej. W każdym razie u nas nie. Jasne, nie jest to dziwne, że ceny energii aktualnie idą w górę. Są skandalicznie wysokie, ale raczej to nikogo nie dziwi. W końcu niektóre firmy próbują zminimalizować negatywne skutki kryzysu. Jak pisze serwis chociażby parkiet.pl, dzisiejsze ceny uprawnień do emisji CO2 oraz węgla nie uzasadniają bieżących cen energii elektrycznej na towarowej giełdzie energii. Jeśli koszty producentów energii nie pójdą już w górę, energia dla firm powinna potanieć o około 10%. No i jasne, jest to tak zwany mechanizm rynkowy, w którym firmy starają się unikać strat, podnoszą przez to ceny energii, by uwzględnić rosnące koszty produkcji i transportu tak, aby im się to opłacało, a finalnie kolejni kontrahenci ich i te firmy, które sprzedają finalnie towary konsumentów, również podnoszą ceny swoich usług. Jednak, jak wskazują mniej optymistyczne analizy, ceny prądu mogą wzrosnąć aż o 300%. Inflacja w Polsce wynosiła w czerwcu 2022 roku 15,6%, a ekonomiści zaznaczają, że nie mamy jeszcze do czynienia z jej szczytem. Drożeje niemal wszystko, m.in. surowce energetyczne. W wyniku tego ceny prądu również rosną, a największe podwyżki czekają nas jesienią i zimą tego roku. 300%. Tego wiele polskich gospodarstw po prostu nie udźwignie. Ciekawe, jak wytłumaczą im się z tego rządzący, jak Polacy nie będą mogli nawet włączyć telewizora. Na szczęście pojawiają się już pomysły, jak uniknąć tak drastycznego kryzysu. Posłuchajmy. Energia jądrowa wykorzystywana jest w wielu państwach Europy i świata. Minęło kilka dekad od katastrofy w Czarnobylu, a obecnie ten sposób wytwarza... Rosnące zapotrzebowanie polskiej gospodarki na prąd, unijna polityka klimatyczna nakazująca zamykanie kopalni węgla i konflikt na Ukrainie to tylko niektóre z zagrożeń dla systemu energetycznego. Polsce potrzebne są nowe rozwiązania w zakresie wytwarzania energii i to od zaraz. Przyglądamy się inwestycjom w krajowy system energetyczny i sprawdzamy, co trzeba zrobić w celu poprawy bezpieczeństwa dostaw prądu. W żadnym wypadku nie groził nam blackout, czym strasza opozycja. My się dobrze przygotowujemy na okres zimowy, powiedział wicepremier Jacek Sasin, pytany o doniesienia medialne dotyczące nieplanowanych wyłączeń bloków elektrowni Połaniec, Opole, Kozienice i Turów. Część mediów donosiła o tym, że w czwartek nagle wyłączono bloki energetyczne oraz że w ostatnim czasie przestoje miał także najnowszy blok elektrowni Jaworzno. Jak podkreślał Sasin, bloki energetyczne pracują bardzo intensywnie, choć jak mówił, zdarzają się awarie. Potrzebne są rzeczywiście również remonty, szczególnie właśnie w tym okresie letnim, kiedy zapotrzebowanie na energię jest nieco niższe niż
niż w okresie zimowym. My rzeczywiście bardzo intensywnie pracowaliśmy nad tym, by zapewnić ciągłość produkcji energii. Pamiętajmy, że my jesteśmy w systemie znacznie szerszym niż tylko Polski, jesteśmy w systemie europejskim. W tym systemie normalną rzeczą jest również import i eksport energii, zaznaczył Sasi. Na razie problemy udaje się zażegnać, ale konsumpcja prądu w Polsce rośnie z roku na rok, stąd potrzebne będą nam nowe źródła energii, w tym atomowa. Alternatywą jest import drogiej energii z krajów ościennych. Polska nie ma jeszcze elektrowni jądrowej. Kiedy to się zmieni i czy w naszym przypadku warto inwestować w ten kierunek? No i oczywiście, o energii atomowej w Polsce było już głośno przez wiele lat. Przecież nawet mamy reaktor jądrowy, a jeden jest w budowie już od kilkunastu lat i dalej mamy jedynie wyznaczoną działkę, ale już poszły i tak miliony dla prezesów. Wiceprezes koreańskiego KHNP do spraw projektów na Europę Środkową i Wschodnią wskazuje, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, KHNP dotrzyma założonego harmonogramu. Jak wyjaśnia, proces uzyskiwania pozwolenia na budowę elektrowni jądrowej trwa zwykle od 4 do 5 lat, ale możliwości KHNP pozwalają na ukończenie budowy elektrowni jądrowej w ciągu 10 lat, wliczając w to powyższy okres. Oznacza to, że bez trudu uda nam się ukończyć budowę pierwszego reaktora do 2033 roku. To pisze serwis gazetaprawna.pl, powołując się na koreańskiego KHNP. Tylko że to też jest trochę optymistyczne założenie, no bo to, że oni twierdzą, że są w stanie zrobić to nawet w 10 lat, to znaczy, że w minimum tyle. A przecież wiele rzeczy może wyjść po drodze. No ale nie mamy przecież czasu na czekanie nawet do tego 2033. W zasadzie to nawet nie mamy czasu na czekanie do obecnej zimy. W końcu kryzys właśnie zimą będzie dla Polaków najbardziej odczuwalny. Warszawski korespondent gazety zwraca uwagę na propozycję posłów lewicy, by Polska wydzierżawiła niemieckie elektrownie jądrowe i udostępniła wytwarzany przez nią prąd europejskim odbiorcom. Autorzy pomysłu wezwali polski rząd do podjęcia rozmów w tej sprawie z władzami w Berlinie. I to też jest jakiś tam pomysł, chociaż to właśnie Niemcy są najlepszym przykładem tego, jak kończy się uzależnienie energetyczne od jakiegoś innego kraju, a tutaj proszę bardzo, naszym najlepszym sposobem według lewicy, i to podchwytują już media jako coś realnego, jest właśnie to, żebyśmy znowu uzależnili się od drugiego kraju, który jest uzależniony od tego, od którego się odcinamy. Dlatego z innowacyjnym pomysłem wyszedł prezes Orlenu Daniel Obajtek. Chociaż więc elektrownie jądrowe są tanie w eksploatacji, produkują niedrogie paliwo, to jednak koszty początkowe oraz czas budowy są zniechęcające. Rozwiązaniem tego problemu może być stawianie małych reaktorów atomowych, czyli technologia SMR. Jest to technologia, która pozwala na budowę małych reaktorów, które co prawda mają znacznie mniejszą moc, ale są szybsze w budowie i pozwalają na dywersyfikację energii po całym kraju. Jest to jakiś pomysł, miejmy nadzieję, że realny do stworzenia i faktycznie rząd zrobi wszystko, byśmy nie odczuli tych skutków kryzysu tragicznie. Następny temat. A od nowego roku prawdopodobnie będę płacił 100 tysięcy złotych za prąd miesięcznie. To spowoduje, że nie będę w stanie produkować. Prognozowane na przyszły rok nawet kilkuset procentowe podwyżki cen energii elektrycznej uderzą w polskich przedsiębiorców. Do tego sięgająca ponad 15% inflacja. Wszystko to powoduje, że prowadzenie biznesu staje pod znakiem zapytania. Jak przewidują eksperci, czeka nas fala upadłości. Ceny energii są jedną z wielu rosnących kategorii kosztowych, wskazują pracodawcy Rzeczpospolitej. Przemysł i przedsiębiorstwa stają przed faktem, że w przyszłym roku za prąd przyjdzie im zapłacić nawet 200-300% więcej. Szacujemy, że cena może dojść do 2,5 tysiąca złotych za jedną megawattogodzinę, mówi dziennikowi prezes pracodawców Rzeczpospolitej Rafał Baniak. Wisi nad nami ryzyko upadłości wielu firm. Wysokie ceny energii sprawiają, że produkcja staje się nieopłacalna. Już dzisiaj słyszymy o ograniczaniu produkcji. Chociażby ostatnio jedna z giełdowych spółek zaczęła mówić o wyłączeniu jednej z instalacji i ograniczeniu produkcji. To są wymierne przykłady tego, że w takich warunkach nie da się prowadzić rentownej działalności. Członek zarządu grupy Borysze przekonuje na łamach Rzeczpospolitej, firma doszło już do górnej granicy cen energii i gazu akceptowalnych przez rynek. Jak mówi, w takich warunkach klienci końcowi spółek przemysłowych nie są w stanie prowadzić rentownej działalności operacyjnej. Podkreślił, że przemysłowi energochłonnemu pilnie powinna zostać udzielona pomoc zgodna z wytycznymi Komisji Europejskiej. Przypomniał też, że istnieje mechanizm refundacji wysokich cen mediów, na który jest zielone światło, ale w Polsce wciąż nie został wdrożony. Tutaj mamy
trzy konkretne artykuły. I to również było bardzo oczywiste do przewidzenia. W końcu wyższe ceny energii uderzają we wszystkie firmy, nie tylko te budowlane, które muszą jeszcze zmagać się z rosnącymi cenami materiałów budowlanych, ale i tutaj pojawiają się pewne rozwiązania. Mowa tu o energii odnawialnej, czyli chociażby o fotowoltaice. Fotowoltaika znów wykręciła rekord, poinformował Marek Józefiak. Greenpeace Polska w poniedziałek między godziną 12 a 13 elektrownie słoneczne wyprodukowały 6618 MWh energii, przebijając rekord z maja. Jak wskazuje Józefiak, to głównie zasługa ponad miliona prosumentów. I taki wynik jest osiągnięty nie dzięki firmom, ale głównie dzięki ilości małych gospodarstw domowych, które zainstalowały te instalacje fotowoltaiczne. Jednak fotowoltaiką zaczynają się również interesować wielkie rynkowe molochy. Spółka Tauron zaczęła przygotowywać grunty na terenie przyszłej farmy fotowoltaicznej w Mysłowicach. Właśnie tam w drugiej połowie 2023 roku ma ruszyć największa elektrownia fotowoltaiczna w Polsce. No i tak jak wam właśnie mówiłem, nieważne czy chodzi tutaj o ekologię, czy o coś zupełnie innego, ważne jest to, że trzeba się obecnie dywersyfikować energetycznie, żeby nie być uzależnionym od żadnego kraju. I czy fotowoltaika finalnie będzie bardziej opłacalna od rosyjskiego węgla, czy mniej opłacalna od rosyjskiego węgla, nie jest to aż tak istotne jak to, że inwestujemy tu przede wszystkim w bezpieczeństwo. Następny temat. Bags of food have been sighted and the race is on in the streets of Lopburi. In this city in the center of Thailand. 42 osoby zostały poszkodowane w atakach małp w japońskim mieście Yamaguchi. Nie wiadomo, czym spowodowane jest takie zachowanie zwierząt. Przeciwko zwierzętom policja sięgnęła po broń z nabojami ze środkami uspokajającymi. Fale zachowań małp zaobserwowane w ostatnich tygodniach w mieście Yamaguchi. Makaki zaczęły atakować ludzi. Chociaż małpy te nie są rzadkim widokiem w mieście, to ich agresywne zachowanie jest czymś niespotykanym. Nieczęsto zdarza się obserwować tak wiele ataków w tak krótkim czasie, powiedział jeden z urzędników miejskich. Od początku lipca zanotowano 42 osoby, które doświadczyły tej nieprzyjemnej sytuacji. Małpy dostają się do domu przez otwarte okna, a także drzwi balkonowe. Policja zastawiała pułapki na zwierzęta, podejmowała też próby odstraszania ich. Kiedy te środki okazały się nieskuteczne, zdecydowano, że funkcjonariusze będą używali nabojów zawierających środki uspokajające. Makaki były gatunkiem zagrożonym w Japonii. W ostatnich latach ich liczba znacznie wzrosła. It'd be difficult to live without it, because the monkeys will get in all the time. Cars are vandalized. Kojarzycie te dziwne komentarze w internecie, że to co się dzieje to kara boska zesłana na ludzi za bycie nieposłusznymi? No to będzie ich teraz jeszcze więcej, zwłaszcza że małpy to nie jedyny problem jak się okazuje. Czesi walczą z pożarem na terenie Parku Narodowego, czeska Szwajcaria. Ogień wymknął się spod kontroli. Pożar, który rozpoczął się w niedzielę rano na terenie Parku Narodowego, czeska Szwajcaria, w poniedziałek rozszerzył się i nie jest już pod kontrolą. Trzeba było ewakuować turystów, skautów i mieszkańców jednej gminy. Akcję strażaków utrudnia wiatr oraz trudno dostępny teren. We wtorek rano Czesi wciąż walczą z żywiołem. Skutki pożaru widać m.in. w polskiej części nieba. Tak mówiono jeszcze niedawno w mediach. I faktycznie pożary ostatnio zdarzają się coraz częściej lub coraz częściej, tak informują o tym media. Tak jak wszelkiego rodzaju katastrofy naturalne. Pytanie, na ile jest to kwestia zanieczyszczenia i zmian klimatycznych, które w końcu nie przechodzą też bez echa. Patrząc na newsy z ostatniego tygodnia, mamy chociażby coś takiego. Wielkie Jezioro Słone w amerykańskim stanie Utah osiągnęło w tym miesiącu najniższy poziom w historii pomiarów. Susza utrzymuje się tam już od ponad dwóch dekad. Ostrzelany przez rosyjskie siły zbrojne statek Millennial Spirit płynący pod banderą Mołdawii mógł skazić wody Morza Czarnego. Na jednostce, jak informują w sobotę mołdawskie media, znajdowało się 500 ton oleju napędowego. Na toruńskich nieużytkach najprawdopodobniej natrafiono na niebezpieczne odpady. Mowa o między innymi 20 beczkach, w części których znaleziono niezidentyfikowane jeszcze substancje. A to tylko kilkasetek
setek podobnych sytuacji, które bardzo łatwo można znaleźć w mediach, nawet nie szukając konkretnych fraz, a zwyczajnie wchodząc sobie na mainstreamowe media. Co z tego wynika? Odpowiedzcie najlepiej w komentarzach, jak wy uważacie. Ja już się będę żegnał, trzymajcie się ciepło, no i pamiętajcie o naszych sondach ulicznych, do których link macie tutaj oraz rzecz jasna w opisie i przypiętym komentarzu. Teraz zmieniliśmy nieco lokalizację na Pragę Południe, gdzie są zupełnie inne grupy odbiorców. Sprawdźcie koniecznie, a ja już się żegnam, trzymajcie się ciepło, no i heja.